Ostropest plamisty, a wątroba. Oczywiście każdy, kto kiedykolwiek myślał o dbaniu, lepszym dbaniu o swoją wątrobę, słyszał o ostropeście plamistym i o jednej z substancji znajdujących się w tym ostropeście. Oczywiście chodzi o slimarynę, czyli substancję, która posiada potężny wpływ na naszą wątrobę. Poza slimaryną, oczywiście ostropest plamisty to również inne składowe, inne substancje, ale one również wpływają, dobrze oddziaływują na nasze wątroby. Więc ostropest plamisty, chociaż wpływa na kilka miejsc w naszym ciele, to jednak ten najważniejszy, największy wpływ ma właśnie na wątrobę. Ale jaki jest ten wpływ? Oczywiście pierwszym z tych wpływów jest to, że ma działanie detoksujące. Chroni miąższ wątroby przed toksynami, dlatego świetnie wpływa na procesy regeneracyjne. Te procesy regeneracyjne naszej wątroby dzięki ostropestowi plamistemu są o wiele skuteczniejsze i, co najważniejsze, dzięki tej osłonie niejako, jaką zapewnia ostropest plamisty, mogą się odbywać nawet wtedy, kiedy tych substancji toksycznych do naszego organizmu dalej się dostają. Osłanianie, chronienie wątroby przed wpływem alkoholu i leków to również, no należy powiedzieć, działanie detoksujące. Po prostu ten ostropest chroni tą naszą wątrobę przed wpływami, tymi negatywnymi wpływami leków i alkoholi. Wątroba jest takim organem, który musi sobie niestety radzić z takimi rzeczami, a dzięki właśnie ostropestowi robi to o wiele skuteczniej i jest niejako chroniona. Ostropest plamisty ogranicza również działanie leukotrienów, które dzięki ograniczeniu ich działania ograniczone są stany zapalne w wątrobie. Po prostu nasza wątroba, można powiedzieć, nie ma tych stanów zapalnych, tak można powiedzieć prosto, nie choruje i nie niszczeje, po prostu nie obrywa tak mocno ze względu na te zagrożenia, jakie w jej przypadku występują. Ostropest powstrzymuje też procesy odkładania się kolagenu, czyli ogranicza powstawanie zmian martwicznych w naszej wątrobie. Czyli to działanie ostropestu polega na tym, że dosyć, że chroni tą naszą wątrobę przed wpływem tych niepożądanych substancji, wspomaga ją w walce z tymi substancjami, pomaga tej wątrobie się regenerować poprzez osłonianie, a także poprzez, można powiedzieć, zapobieganie zapaleniom, stanom zapalnym, zmianom martwicznym, a także niejako podkręcający ten proces regeneracji. Czyli ta wątroba dosyć, że sobie lepiej radzi z zagrożeniami, lepiej działa, to te zagrożenia, jakie występują w niej, są znacznie ograniczone. Dlatego ostropest plamisty, slimaryna są tak ważne, jeśli chcemy dbać o naszą wątrobę, jeśli ta wątroba jest zagrożona, czy to alkoholem, czy lekami, czy jakąś nieprawidłową dietą, czy też czynnikami zewnętrznymi, toksycznymi, to właśnie ostropest plamisty świetnie odnajdzie się w ochronie tej wątroby, bo nie tylko ją chroni, ale też pomaga jej lepiej pracować, lepiej się regenerować, zapobiega powstawaniu niebezpiecznych procesów w tej wątrobie, czyli wątroba jest z wszystkich stron chroniona. Pamiętajmy tylko, że jeśli stosujemy ostropest plamisty, to pomyślmy też nad ograniczeniem tego wpływu tych niebezpiecznych substancji, czy to chodzi o leki, czy to chodzi o alkohol, czy też o inne rzeczy, tak żeby ta wątroba nie była tak mocno obciążana. Bo nawet ostropest plamisty i inne substancje nie pomogą, jeśli ta wątroba będzie ze wszystkich stron obrywała. Dziękuję za uwagę, oceń, skomentuj, jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, nic wtedy nie przegapisz, wpadnij na inne moje materiały, opublikuj, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem. Każda Twoja aktywność jest ważna. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.